Siemaneczko, cześć, witam z Twitch i zapraszam do nowego filmiku z Diablo, a w tym filmiku chciałbym się podzielić z wami moimi wrażeniami nowego skill baru, niach, 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 czyli autocastów i long story short, są zajebiste po prostu. Cudowne, cudowne. Przejdźmy do rzeczy. Pierwsze co, wchodzimy sobie w opcję, w rozgrywkę i chcemy sobie włączyć szybką aktywację umiejętności. I możemy sobie też włączyć pokazuj aktywne przypisane umiejętności. Także szybka aktywacja umiejętności. Co daje? Włącz tę opcję, aby naciśnięcie klawisza skrótu upowiązanej umiejętności powodowało natychmiastowe użycie tej umiejętności w kierunku lub miejscu, w którym znajduje się kursor myszy. Także nic innego jak autocast w miejscu kursora myszy. No i tutaj możemy pokazywać nasze umiejętności, także pokazuj aktywne przypisane umiejętności. Włącz tę opcję, aby w interfejsie użytkownika wyświetlać skróty klawiszowe przypisanych umiejętności. Tak właśnie, także obydwie opcje wciskamy, zastosuj, bam, i pokazują nam pasek umiejętności, pokazuje nam skille, które mam przypisane. Także mam zapał pod F1, pod F2 mam szarże, pod F3 mam pchnięcie, pod F4 mam świętą tarczę. Pod F5 mam wigor i pod F6 mam przekonanie. Natomiast jak wcisnę sobie W zamianę broni, to jeszcze mam pod F7 dowodzenie i rozkazy. Teraz smutaski, bo ja myślałem, że jeszcze będzie do przypisania F9, F10, F11 i F12. Takowa sytuacja. Czy bym się tudzież mylił? Nie, nie ma miejsca, więc trochę smutaski. Zanim zacznę zachwalać, jakie to jest zajebiste, bo jest, to jedną rzecz bym chciał, żeby tutaj dodali jeszcze. Jak już rzucimy autocasty, to nie mamy możliwości stargetowania danego skillu, żeby nie był autocastem. Także no nie jest może to jakieś super problematyczne, ale jest. Dobra, przechodzimy do zachwalania. Przechodzimy do zachwalania. Jak wiecie, ostatnimi czasy co robię, robię zlodowaciałą wyżynę. A więc jak to wygląda z perspektywy Paladyna? No jest miazga, jest miazga. W samym menu, oczywiście nie muszę przestawiać, zacznijmy od początku, w samym mieście nie muszę przestawiać na skill. Po prostu wciskam F4 i mi od razu włącza świętą tarczę. No to już jest fajne, bo nie muszę przeskakiwać, bo wszystko jest fajne w autocastach. Wchodzimy sobie na zadowolenie wyżynę. I teraz przy zamianie broni zawsze trzeba było nacisnąć, w moim przypadku ja miałem F7, F8, to musiałem zaznaczyć F7, żeby użyć prawego przycisku myszy i potem F8, żeby użyć prawego przycisku myszy na dowodzenie i na rozkazy, a teraz tylko zamieniam i wciskam oczywiście autocasty, więc już jest, o Jezu, fajnie. Teraz zmieniam z powrotem i teraz musiałem zmieniać na szarżę i tą szarżą musiałem trzymać shift i przyciskać mysz, żeby atakował w dane miejsce, czyli w ziemię, w podłogę, żeby się poruszać. Teraz nie muszę niczego robić, wystarczy, że trzymam F2 i po prostu sobie targetuję myszkę i on mi jedzie, więc jest mega cudownie. W tym momencie jak puszczę, to na F1 mi się zmienia zapał, więc generalnie z automatu podjeżdżam tylko i od razu mam zapał. Super, super. A jeszcze jak chcę, to sobie mogę sobie zrobić wcięcie tarczą, mogę smajtować. O tak, o, sobie smajtnę, bo mam ochotę, więc ja jestem tak zadowolony, że masakra, masakra, zajebista sprawa, po prostu jest, jest cudownie, pięknie, musicie sobie to przetestować, jak jeszcze nie przetestowaliście, ale wydaje mi się, że pewnie już graliście wczoraj, chociaż kto to wie, może ktoś wczoraj nie grał, także autocasty są w Diablo 2, Jesus, masakra, zajebiście, nie? Cudowna sprawa, cudowna sprawa. Cóż to za miejsce, dokładnie. Autocasty. No, mogę sobie wybrać, mogę sobie trochę zrobić pchnięcie tarczą, albo trochę paść. Dobra, padli. Chciałem pokazać, że mogę sobie zrobić smite trochę. I tak czasem właśnie robię i to jest fajne, i to jest cudowne, bo nie muszę zmieniać niczego, tylko sobie, podbiega jeden, to sobie go trochę posmajtuję. Tylko, że kurczę, nie zdążyłem, bo padli wszyscy. Sami z siebie. Padają, nie wiem o co chodzi. Tak, ten typ tak ma. Może jeszcze raz zrobimy jeszcze jedną giereczkę na szybko. Jest cudowna, jest sprawa, jest cudowna. Nie testowałem na wszystkich postaciach, oczywiście będę miał okazję.
Jak najbardziej. Każdy będzie miał jakby swój własny odbiór tego, tak? Bo nie każdy ma wszystkie postacie zrobione, ale. Zresztą, co tu być gołosłownym? Że teraz będę na cooldownie siedział godzinę, więc bez sensu taka sytuacja. 40 sekund. W Amazonce. Nie ma za bardzo nic ciekawego. W Czarodziejce taka jest prawda, że. Ale barbarzyńcom będą fajne okrzyki, super, także barbem jeszcze wejdę. Jeżeli chodzi o czarodziejkę, no to co, i tak używamy praktycznie lewego, chociaż hybrydowa. Teraz nie będę musiał przestawiać, tylko będę sobie wciskał F1, F2. Niach, 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 nie? No to też super, to też super. Także jeszcze wejdziemy, jeszcze wejdziemy. Na chwilę barbem. No nawet nie wiem, czy on jest ubrany, żeby pobiec na rzekę płomieni. Na chwilę barbarzyńcom. Ojojoj, ale pięknie, beautiful, amazing. Ojojoj, muszę sobie berserka łupać, muszę sobie. No tutaj to chcemy to ustawić, żeby. Ale jak będę miał problem, nie muszę zmieniać, tylko sobie wcisnę. Jeju, ale jest pięknie. Pięknie jest. Wow, ale Jezus! Jest cudownie! Od razu wjeżdżamy z okrzykami na pełnej. Ale jest miazga, ale jest miazga. Tylko, że ten pan chyba. Nie, on jest cały ubrany niechcący, jak się tak zdarzyło. Jesus! I sobie mogę sobie F4 i skoczę, tak? Wow, ale petarda! I berserk wjeżdża jak chce, bo mam ochotę. Ale jest miazga jest! Kurwa, rozpierdol jest, zajebiste są. Dobrze, i mogę pohuczeć jak chcę, bo mam ochotę. Ale jest petarda. Ale jest petarda. Jest zajebisty jestem. Auto Kasbar jest po prostu cudowny. Dlaczego oni tego nie wprowadzili? Dawno, dawno. Ale jest. Ła! Miazga, miazga. Idziemy jeszcze do soski, co? Do soski wejdziemy na chwilę. Ale fajnie, bo można rzucać krzyki, można bam, od razu tutaj. Spamować ataki, wszystko. Na bogato. Jakiś zły, niedobry koncerny, tego berserkiem. Nie? Nie uda się. No, tak wolno ktoś tutaj schodził, tak padał, nie wiem o co chodzi. Aha, zepsiskałem chyba. No, dobrze, F1, okej. Okay. Ja naspamowałem F1, nie wiem. Dobra, elegancko, zobaczymy jeszcze czarodziejkę. Ale jest barbem, jest mega. Zobaczymy sobie czarodziejkę, nie. Nie w błyskawice, bo tam tylko się przyciska błyskawica jeden skill, ale tą hybrydową. Gdzie ta pani się schowała? Gdzieś jest. Jest tutaj. Ale jest cudownie, jest cudownie. Tak nawet nie chciałem wchodzić barbę, tak niechcący to wyszło. Ale dobrze, dobrze. No to dobra, no to tutaj standardowo. Okej. Okay. I F1, F2 nie będę musiał zmieniać. Dobra. To co, to sobie pita zrobimy. Ale będzie petarda. Chociaż w Czarodziejce jestem tak przyzwyczajony, że zmieniam i wtedy spamuję myszką. Więc. To akurat jest na minus, jeżeli chodzi o hybrydową czarodziejkę, to jak mi się wydaje, to zobaczymy. Ale paladyn to miazga, paladyn miazga, barb też, o Jezu. A tutaj? Chociaż. Ostre spamowanie po prostu będzie F1, F2. Nie, ja wiem jak trzeba zrobić tak. Tu trzeba przestawić. A tylko sobie orbem spamować. Jeżeli tak trzeba będzie używać kombinacji Shift,
ale nie będzie trzeba przestawiać na orba. Czyli shiftujemy atak Firebola, a orba tylko na jakiś mega trash, czyli F1 od razu zapodajemy. Więc na mainie latamy sobie z kulą ognia, a dodatkowo zamarznie tą kulę, tylko jak będzie trzeba dobić jakiś mega trash. O, tutaj zobaczymy, o. Ral, o, niech jakiś wypadnie, nie. Taka ciekawostka, dwa tygodnie grałem Pit, pierwsze dwa tygodnie gry w Diablo i nic nie znalazłem. No tam do hybrydowej soski to akurat tam jakieś tam super udogodnienie, co to nie jest. Po prostu jestem tak przyzwyczajony, że zmieniam to. Ale idzie się przyzwyczaić oczywiście w taki sposób też i... Może być trochę łatwiej, nie mówię, że nie. Człowiek jest przyzwyczajony, ale to jest zmiana na lepsze, jest. Paladynem od razu mi się spodobało, po prostu... Paladyn ma tak dużo skilli do wyboru, że... Fajnie, fajnie się grało. Dobra, fajnie, dziękuję za uwagę, za zobaczenie, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo, zapraszam na stream. Możecie dać info, jakich skilli używacie, jakich postaci używacie, co wam się w tym podoba, bo... Z perspektywy Paladyna, Masakra, Miazga, Barbarzyńcy też, Czarodziejka też jest spoko, nie jest jakoś to aż tak odczuwalne. No fajnie, że po prostu teraz wciskam F1 i od razu leci, więc nawet spoko to jest. Podwójny topór. My to mamy. Do Gralu. Pewnie mamy. Kościół Klinga. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki z Diablo. Trzymajcie się, miłego dnia, tudzież wieczoru, zależy kiedy oglądacie. Na razie, pa, pa, pa. Cześć, cześć.